Cześć i czołem, witam was kochana siarki w kolejnym odcinku z Hearts of Iron. Słuchajcie, no, mamy Grecję i staramy się wykończyć naszych przyjaciół ze wschodu, czyli Rosjan. Jest to dosyć ambitny plan, natomiast jak to powiedział kiedyś słynny filozof, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tutaj staram się zrobić kociołek. Odciąć tę dywizję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że to mi pójdzie dosyć przyzwoicie. Bo te moje dywizje staram się tutaj przepchnąć. No bo trzeba zdobyć tę Moskwę, słuchajcie. To jest najlepszy sposób. Proszę realizować plan. Wy jesteście na górze. Wy na południu. Jakoś tam się widzę przebijacie. Nie jest lekko, ale tutaj idziecie bardzo dobrze. O, ty pomożesz. Tutaj nam puszują, słuchajcie, na Kursk. Kurski podejrzewamy się będzie gniewał, ale to jego strata. Zrobimy taki kocioł, spróbujemy tutaj ich otoczyć. I pomożemy tej armii, która ma tutaj plan do ataku. Robię czołgi. Słuchajcie, potrzebuję, przyjaciele moi, jakiś szablon do dywizji zmechanizowanej, armored. Bo to jest takie coś, ale to mi nie pasuje. Bo trzeba zrobić coś z takimi czołgami ciężkimi i tak dalej. To podejrzewam byłoby lepsze. A coś mi nie wychodzi. Na Charków. Śmigaj na Charków, przyjacielu. Niech się dzieje, co chce. Pięknie puszujecie. Będę robił zaraz czołgi średnie, ale nie wiem, co mam z nimi zrobić, słuchajcie. To jest kłopot. Więc jakbyście mieli jakiś pomysł, jakiś szablon na dobrą dywizję tego typu, to ja z przyjemnością skorzystam. To robimy kolejny kociołek. Ja się lubuję w kociołkach ostatnio. I takie duże ilość dywizji czołgów to jest właśnie to, co jest do kociołków potrzebne, słuchajcie. No, raz, dwa sobie poradzą. O, już przejeżdżamy. I to powinno szybciutko pójść. Tu się połączymy zaraz. Już nie będzie okrążenia. I robimy kolejny kociołek. To, co lubimy robić najbardziej, kurde. I zaraz ich tutaj spuszujemy. Nawet nie szkole dywizji, jak widzicie, bo mam ich tak dużo, że na razie mi to w zupełności starczy. Niech te środki idą na inne przyjemności. Odciąć, odciąć, odciąć. Znaczy, tak głupio się ustawiają. Trzeba im pomagać ręcznie. O, tak zróbmy. Będzie puszowanie, będzie radość. Mamy jakieś dywizje. Wszystko to trzeba ładnie zrobić. No, jak chcę tą Rosję skończyć? Jak skończę Rosję, to zaczynam nową serię,
którą sobie wymarzyłem. Ale do tamtej sagi mi się zdecydowanie przyda bardzo dywizja jakichś ciężkich czołgów, lekkich czołgów, żeby to lepiej wyglądało. Dobrze, to trzeba poodcinać. Proszę mi zamykać te kocioły tutaj, przyjaciele. Teraz będzie Moskwa nasza. Wy na Sewastopol, przyjaciele. Patrzcie, jak ładnie ten kawałek wchłonęliśmy. Teraz trzeba tylko pokończyć te. Elementy wrogiej armii. Proszę bardzo. Zaraz poustawiamy front. I będzie pięknie. Teraz wam ustawimy nowy front, nowe plany. A już jesteśmy na przedmieściach Moskwy i to jest piękna informacja. Najpierw to. Chociaż ty już możesz tam śmigać. Tutaj Amerykanie się wcinają. I tutaj od Finlandii. Więc to jest jakby w miarę bezpieczna sytuacja. Ja sobie zostawię jakoś odtąd front. Dodaj front. No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tu mamy jakieś kociołki. Raz, dwa, trzy niszczymy. I niech się dzieje co chce. I zaraz ta Armia Południe będzie tutaj atakowała. Od dołu. Tam też są punkty zwycięstwa, które trzeba zdobyć. Jeszcze się przygotowują, więc możemy sekundę poczekać na ich przygotowanie. Niezrealizowany import. Pewnie mi brakuje konwojów. Zróbmy tak. Aha, i brakuje mi wolframu.
Zróbmy tak. Nazwijmy do tego planu, ale wy ten kociołek to skończcie, przyjaciele. Raz wam pomożemy w tym ataku. Chociaż zróbmy tak. Oni tutaj pomogą atakować. To jest tylko jedna dywizja do przeprawy. Powinno pójść na w miarę łatwiej sytuacji. Jak tam u was? Jeszcze nie gotowi. A u was? Jeszcze się przemieszczacie, ludzie. Nie ma czasu. Trzeba zdobyć Moskwę. Ładnie ci przejechali. Nie zostawiajcie tego ich, rozwalcie tę dywizję, a to się potem źle skończy. Proszę ich puszować. Patrzcie, ile mam punktów dyplomacji. Dokonaj przewrotu. Nie da rady. Tam tutaj. Trzymają się, ale robimy co nasze. Sami robią, kurde, pusze. Dobra, no. Chybicie to róbcie. Na Rostock. Realizuj plan, przyjacielu. Nie ma na co czekać. Jak tam na południu? A, wycofują się. Też będzie łatwe. A zaraz tych Rosjan pojedziemy. Oni już widzieli wojnę Iranowi chyba. Czy Irakowi. Jakoś tak, ale już niedługo będzie puszowali, przyjaciele. Powiedzcie, czy wam dużo brakuje do poddania się. O, sporo. Mam wysoką jedność narodową. 25. Dobrze, damy radę. Wszędzie, na całej długości frontu puszujemy tak naprawdę. Tutaj przepchnięte. Tutaj przepychamy powoli, ale przepychamy. Więc powinno się udać. Rostów jest zdobyty. Moskwa. Jak tam nasza armia północ? Weźmy tak i zróbmy taki rajdzik. Na przykład tutaj. Te widzę, są jednostki nieobstawione obroną. Oni nie mają utrzymać tego frontu. Trzeba korzystać. Pomóżcie. Kolegom swoim. Proszę. Ale już idzie wsparcie. Krasnodar. Tutaj pomagał Artur Jędrzejczyk. Teraz możemy puszować.
A tu już mamy front, zobaczcie. Majko, też wszystko robimy. Jest puszowanie. Nie robimy agresywnego, bo szkoda manpowera. A to zdobyte miasto. Być może nawet najpierw nawet w tym odcinku skończymy tą Rosję. Byłoby fajnie. No, miażdżąca siła polskiej armii. Jak tam? Dajcie ten rzew, trzeba go zdobyć. To punkt zwycięstwa. Krasnodar z trzech stron. O to chodzi. Patrzcie, jaka miażdżąca przewaga. Na górze Stalingrad, Moskwa. Słuchajcie, zróbmy rajd na Stalingrad, na Moskwę. A wam damy rajd tutaj. Pomóżcie im. Na południu. Jeszcze jedną tutaj, żeby to się jakoś tak lepiej rozłożyło. Pięknie, pięknie. Macie plan tutaj. Zróbcie plan tutaj. A ten plan możecie usunąć. Tak, Armia Czerwona pójdzie tutaj wesprzeć Iran. W walce i potem będzie nam łatwiej. Szczególnie, że to nie jest najlepsza armia w historii. Zobaczcie, dużo jeszcze gazakwistów. Te armie wyglądają dużo lepiej. Jak tam rajd na Moskwę? Moskwa zdobyta! Pięknie jest. Moskwa zdobyta. To chyba będzie jeden długi odcinek. Tak mi się coś wydaje, przyjaciele. Tu trzeba pomóc im się przebić. No teraz muszę Stalingrad zdobyć. Tak trzeba. To zostawiamy czerwone i czerwone nawet agresywnie realizuje ten plan. To są słabe siły, to trzeba po prostu spuszować i zapomnieć. Teraz zdobycie Stalingradu jest najważniejsze. A co to? Wielka Brytania zdobyła sobie, no ładnie. To sobie powinni poradzić.
A my jedziemy tutaj, słuchajcie, taki plan był. Moje jednostki się przemieszczają, czołgi się robią. Badania, wszystko jest w normie. No, zostało nam tylko puszowanie, no. Linie frontu macierata, no bo są jakieś śniego złożenie zupełnie. Powinno być lepiej. A, to jaki kociołek przyjemny. Zamykamy. Stalingrad też zdobyty. To się dzieje poza mną po prostu w tej chwili. Jak tam Rosja? Kiedy upadniecie? Jeszcze sporo tych miast przede mną. Trzeba je zdobywać po prostu po kolei, systematycznie. Proszę. Pyk. Najbliższe miasto tutaj, pyk. Będziemy robili takie wypady na te ich miasta, no i tyle. Przy okazji też tam stawiać się, zamykać w kociołki, likwidować te kociołki i tak dalej. Tutaj patrzę, jak im się wbijają Rosjanie, ale ja że idę z pomocą. Muslimki wy moje. Błyskawiczna dominacja. I to wszystko, słuchajcie, w tym gniazdku tutaj. No mogę sobie gopę. Gdzieś chyba produkowałem to. Niechaj będzie. Proszę pomóc. To jest kociołek, świetna sprawa. Taka gra w poszukiwaniu punktu zwycięstwa, nie? Spróbujcie. Tutaj. Lotnisko też może być punktem zwycięstwa, proszę. O, jest Jarosław, piękne, zdobyte kolejne miasto. Kolejny punkt zwycięstwa. Tam nie będziemy śmigali, bo to bez sensu. Za daleko. Ale tutaj śmignicie, to sobie zrobimy kociołek kolejny. Pomóżcie. Plan, bo wy nie macie planu, przyjaciele. Nie ta armia. Przepraszam, wy.
Tu macie jeden plan, ale zróbcie sobie już drugi i go przygotowujcie. Plan ofensywny tutaj. Ok. Wiesz, nie, lepiej tutaj, przepraszam. Was tutaj. Trzeba powiedzieć, żeby odciąć te rosyjskie armie od zaopatrzenia. No widzicie, jaki piękny kociołek. Pyk, pyk, pyk. Może tak być. No to już pięknie idzie teraz. Wchodzimy w Rosję w tej chwili jak w masło. Tak. I wam też tutaj tam taki lekki puszyk. Po punkty zwycięstwa. No bo Rosja, jak widzicie, jest pokonana. No już widzicie, już niedługo. To nie potrwa zbyt długo. Widzicie, szukam miast, żeby je pozdobywać. Tu jest miasto jeszcze. Dokładnie tak. Na południu jakieś punkty zwycięstwa. No są tutaj do zdobycia. I oni też zaraz spadną. Uratujemy, słuchajcie, Iran. Uratujemy Iran. Z drugiej strony jest jakiś front? Nie, nikt tam nie zrobił desantu. Ale to przecież nic. Patrz, co się dzieje. Co jest? Proszę puszować. Są bez zaopatrzenia, bez niczego. Zapomniał aliantum. Tak, zostawić coś aliantom. Zawsze tak się kończy. Tutaj trzeba zdobyć Gorki. No patrzcie, a tego nie zdobyli. No co za jełopy. Wszystko muszę robić sam. Bez kitu. Tam nie puszujemy, wy się wycofajcie lepiej. Bo to mogę was łatwo stracić, jak nas okrążą. Tu proszę, przyjacielu. No tutaj trzaj mnie piechoty, zobaczcie, na Gorki śmigają. Pięknie. Tam na południu. Tutaj proszę. Powoli, powoli, ale się poruszamy.
Dochodzimy do Gorki miejscowości. Pięknie. Tutaj Anglicy puszują, co w ogóle jest szokiem, nad szoki. To musimy my zdobyć tą miejscowość, bo nikt tego do nas nie zrobi. Szanująca jest postawa aliantów, naprawdę. Proszę zdobyć. Pietrozaworsk. Czy nas puszują tutaj? Okej. Powinni dojść spokojnie. Tutaj. No jak to jest medyk z jaczogów, to robimy to, co zrobić trzeba, kochani, czyli kociołek. Bronią się, zajadle. Ale tutaj patrzcie, puszujemy z każdej strony. Te dywizje rosyjskie są tak zmaltretowane. O, Batumi. Kurde, przegapiłem. Proszę tutaj. Na Batumi. O, patrz, jakie kociołki. Nie ma o czym tego zamykać. Nawet nie bardzo chcę to zamykać. To jest z drugiej strony, wiecie, kiedy zrobią to alianci. Nigdy w życiu. Patrz, jak to jest dywizji. Południe, jak tam? Odepnęli mnie. Macie wsparcie. No to też trochę Angole pomogli. Powinno być w porządku. Wtedy widzę, tutaj po prostu rzucimy. Jest groźny. Zaatakujcie to, żeby powyrównywać te linie, pozamykać kociołki. Jak poziom zwycięstwa? A już niedużo brakuje. To zlikwidujecie, tutaj pójdziemy. Główny front. Na północy jest tak dużo tych niestety kociołków, co nie sprzyja dobrze, jeżeli chodzi o rozłożenie wojsk, tak? Pomóż tutaj. Trzeba by te kociołki po prostu pozamykać.
i zaraz zrobimy kolejne natarcie. Będzie dłuższy odcinek, ale nie ma sensu tego dzielić. Chcę pojechać Rosję i z głowy. Pojedziemy Rosję i zaczniemy nową serię, słuchajcie. Trzeba po prostu szukać nowych punktów do zdobycia. Patrzcie, dwie dywizje ma jedna, puszuje ich jak chce. Dajcie też czołgi do tego puszu. Tutaj bardzo proszę. To mnie martwi. Są w ogóle jakieś miasta? Nie ma, nie powinni szybciej paść. Kupię miejsce, bo nie mogą ten Katlingrad zaraz zdobyć. Tu jest miastko, ale nie mam jak go nawet zdobyć. Was zapraszam tutaj. Bo i to puszczniemy będzie z głowy. Naprawdę, jak oni to puszczą, to im się front kończy. Trzeba będzie ich zaraz przenieść w inne miejsce. Ale to jeszcze chwilka. Ja mogę sobie teraz na takie pusza pozwolić. Manpower jeszcze jest sporo, armię mam 3. Jakąś straciłem na dole, ale trudno. To są wliczone niestety. Zróbmy dywizję. Jedną, niech się szkoli. A będą atakować wszyscy. Zamkniemy ten kociołek, kolejny kociołek. I przydzielimy po prostu tej armii jakiś inny kawałek frontu. Na przykład skrócimy wam front. A wam przydzielimy. Z planem ofensywnym. Czy to skończyliście? Proszę ich kończyć szybciutko.
Teraz ich przenoszę na północny front, tak? Tutaj. Pięknie. Kontrol do tej linii, proszę. On tutaj się ustawiał. Teraz możemy fioletowe jajmy trochę front skrócić. Na przykład dotąd, a zielonej wydłużyć. O. Teraz chwila na ustawienie się, przyjaciele. I za chwilę znowu realizujemy plany. Tylko to trzeba rozwalić, przyjaciele moi. Proszę puszować. Tutaj. O, pięknie. Kolejne punkty zwycięstwa. Mam jakieś wolne badania, ale... Nawet nie będę robił tych czołgów ciężkich. No pięknie to wygląda, słuchajcie, zobaczcie. Proszę ich spuszować do końca. I zaraz będziemy realizowali plany. Czy jeszcze długo nim dojdą? Tym dajmy te. Tą możliwość. Oni muszą spuszować, tak? O, nie wszyscy ludzie. Wydobycie, dobrze. Możemy wydobywać jeszcze więcej. A, możemy to zrobić. W tej chwili to już bez znaczenia to zrobimy. Pokończmy te kociołki. Tutaj też, proszę bardzo. Nie wiem, czy nie jest za głośno ta gra. Chyba trochę była, wybaczcie. Ty realizuj plan. Przyjacielu, czerwone są jeszcze w drodze, fioletowe pokończyły plany swoje. Teraz spróbuj tutaj puszcząć, wytniemy ich od portu. O, pięknie. Patrzcie, moja piechota będzie coraz lepsza. Wszystko ulepszamy naszym piechociarzom. A ciebie, czołgu, to bym wysłał. I ciebie też. No to jednak punkt zwycięstwa, trzeba go zdobyć, nie? Wygląda moja produkcja. Na to nie patrzę, bo w tej chwili to nie ma znaczenia większego. Czołgów mi ciągle brakuje, no ale tyle ich robię, zobaczcie. Już lepiej nie będzie. Wyborów zdobądźcie. O, patrzcie.
Kto gotowy plan macie? Hello, tylko realizujcie. Macie tutaj iść. Tu macie front. Wiechło w czas, się obudzili. No bo niech jedną tam. Tu są jeszcze jakieś jednostki, ale tutaj nie ma jednostek wroga, więc możemy to olać. W tej chwili to mnie interesuje, żeby to zdobyć. Dobrze. Jesteście już tutaj? Tego śmigacie. Znowu Anglicy puszują. To jest niepojęte. Patrzcie, miasto. Teraz szukaj miasta w Rosji. Tutaj psy szczekają dupami. No tam nie będę się transportował, więc nie ma mowy. To chcę zdobyć. Jak to wygląda z punktami? 28, no jeszcze to jest chyba 3 miasta, bo to jest punkt za miasto. Czołgi to zdobędą. Zdobyte. Teraz. To nic się zmieniło, ciekawe. No dobra, trzeba po prostu zdobywać te miasteczka, no. I tu są jeszcze jakieś miasta. Kazań. No dobra, Czerwona Armia. Gdzie tu są jakieś... Czy jestem ślepy, że ich nie widzę? Powinny być jakieś miasta. Nic nie widzę. To jest podłość pokonywania Rosji właśnie. Tu? Przez 100 lat? Tu nie ma żadnego miasta. To niemożliwe jest. Patrzcie, tu jest jakieś miasto. Tutaj, patrzcie, dopiero na górze. Wszyscy generałowie, proszę agresywnie wykonywać swoje plany, bo nie ma czasu. Tutaj przepuszowują. Jak stoimy, przyjaciele ze Związku Radzieckiego. Jeszcze chyba dwa miasta muszę zdobyć. To będzie jedno, a może być drugie. Z drugiej strony, jakby wziąć was. I was puścić takim, o, kłusem. Byłoby ciekawe. Też po drugiej stronie Uralu bodajże też jest takie coś. Manpower tego spada, ale to od tego ciągłego puszowania, tak? To jakby naturalna rzecz. Jaki mam w ogóle udział w tej wojnie? Bo to jest ciekawe. 6% mają Amerykanie. 74%. Straty 152 tysiące. Straty 12 milionów.
Mam też największe straty. No nie, Francuzi mają jeszcze spore. Teraz będzie zdobyte miasteczko. Pięknie. Patrzcie, tu dopiero jest jakieś miasto. Psy szczekają dupami. To zróbmy inaczej. Robimy taki puszyk. Ufa zdobyta. Tak, i teraz mamy kilka punktów, które będziemy zdobywać. Tak, tutaj puszuje nam armia fioletowa. Raczej powoli, ale tutaj nic nie poradzimy. Tutaj będziemy mieli zdobyte to i zaraz to miasto. A patrzcie, tutaj czołgi śmigają na Czelabinsk. Kurde, czołgi to jednak jest magia. Zaraz się powinna ta wojna skończyć dla naszych przyjaciół. O, już. Aż będzie koniec. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się ta seria Grecją podobała. Ja uważam, że było bardzo fajnie. I teraz może zacznę nowo. Nawet może na streamie zaczniemy. Tutaj Adrian mi zrobił miniaturki, bardzo dziękuję. Patrzcie, czołgi jak śmigają. To jest zabawa. Dokładnie tak. Rosja kapituluje. No cóż wam mogę powiedzieć, no. Grecja wygląda spoko, nie? Aż nie wiem, czy to wszystko teraz ustawiać. Trochę mi się nie chce. Wiecie, to wszystko jest moje. Znalazłem kłopot z tym połączeniem ziem, bo to nie będę mógł zrobić. No ale podejrzewam, że wiecie, zobaczcie, jak mam udział. Podejrzewam, że większość tego mógłbym zdobyć i to było naprawdę coś przepięknego. Ach, dziękuję wam. Grecja, kurde, zapewniała Europę, o to chodziło. Miał być to gyros z Europy i taki właśnie gyros uczyniłem. Dziękuję wam za oglądanie, moi drodzy, i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.